Ja nigdy nie ceniłam sobie ludzi, tak zwanych dupowłazów. Kompletnie nie interesuje mnie, nie interesuje mnie życie. Jakiejś pani Derpiński, nie wiem, czy nawet dobrze wymawiam jej nazwisko. Co pani sobie myślała przez ostatnie kilka lat, kiedy szkołą po prostu zarządzało ministerstwo pod przewodnictwem pana Czarnka? Warto podkręcać ten związek i ja nie ukrywam, że to robię. Mój mąż ze mną spokoju nie ma. PiS zostawił telewizję w strasznym stanie. A pamięta pani, jaki największy przelew wpłynął na pani konto? Panu Kaczyńskiemu bym doradziła, żeby może już w ogóle się przestał zajmować polityką, żeby dał nam odpocząć od siebie. Startujemy z kolejnym odcinkiem Pudelek Podcast. Dzisiaj moim gościem gimnastyczka artystyczna, pani Mariola Bojarska-Ferenc. Dzień dobry. Zaprzeczę. Od razu. Dzień dobry. Gimnastyczką byłam, jak byłam mała. Ale nadal widzę na Instagramie, sporo się dzieje pod tym kątem. Tak, ale przede wszystkim jestem dziennikarzem od 35 lat, bo tyle już pracuję w mediach jako dziennikarz, ale to jest oczywiście zawód nabyty, a wyuczony. To jestem trenerem gimnastyki artystycznej, bo rzeczywiście gimnastyczką byłam, jak byłam mała, zawodniczką kadry narodowej, no ale potem tą gimnastykę wykorzystałam już w fitnessie i od początku właściwie studiów, a nawet jeszcze na studiach rozpoczęłam tą drogę fitnessową, która mi towarzyszy do dzisiejszego dnia. Trwa to do dziś. No właśnie, ja tutaj na samym początku muszę się podzielić pewną refleksją, bo jak spotkaliśmy się z panią Mariolą po kilku latach właściwie na jednym z eventów, to było w grudniu na pokazie u Maćka Zienia, to wychodząc z niego tak zastanawiałem się, z czego wynika pani odwaga. Albo może inaczej, brak takiego niepokoju przed rozmowami z dziennikarzami, przed tymi wszelkiej maści kontrowersyjnymi, trudnymi pytaniami, no bo wyróżnia się pani, muszę powiedzieć, na tle innych gwiazd, celebrytek, po prostu osób publicznych, które przychodzą na eventy. Z panią można porozmawiać o wszystkim. O, dziękuję bardzo, to jest chyba największy komplement. Myślę, że przede wszystkim wynika to z szacunku do pracy dziennikarza, bo to, co powiedziałam na początku, jestem dziennikarzem i bardzo szanuję wszystkie osoby, które są w moim zawodzie. Wiem, jaka to jest ciężka praca, zdobywanie osób właśnie do tych wywiadów, a każdy przecież z nas nie traktuje to tylko wyłącznie w kategorii przyjemności, ale przecież zarabiamy na tym też nasze pieniądze i z tego żyjemy. Więc to jest taki szacunek po prostu do kolegów, do fotoreporterów również. A jeśli chodzi o te też rozmowy, co powiedziałeś, że ja mogę rozmawiać na każdy temat, to chyba wynika z takiego work-life balansu, że ja nie interesuję się wyłącznie moimi zawodowymi sprawami, ale generalnie interesuje mnie to, co dzieje się w życiu, w sztuce, w kinie, w świecie, w relacjach. Także kocham rozmowy na każdy temat. Ja myślę, że osoba, która chce być uważana za osobę inteligentną, nie ma dla niej trudnych pytań. Mogą być tylko głupie odpowiedzi, zawsze powtarzam. To, zawsze mówiłam to też do dzieci, jak dzieci były małe i mówiły: mama, jakieś zadajesz trudne pytania. Ja mówię: nie ma nigdy trudnych pytań. Są tylko głupie odpowiedzi. Na każde pytanie można fajnie odpowiedzieć i znaleźć tą taką fajną drogę, żeby dobrze wypaść. Tylko trochę trzeba pomyśleć, bo wiadomo, że nie mamy wiedzy na każdy temat, ale można z tego wybrnąć. No właśnie, ja pamiętam, że rozmawialiśmy wtedy troszeczkę o polityce, bo to był taki gorący dzień, 11 grudnia, Donald Tusk wybrany na premiera. Dlaczego gwiazdy inne, artyści, boją się o polityce rozmawiać? Czy to, że pani się nie boi, to wynika z tego, że jest pani po prostu tak niezależną osobą dzisiaj i może sobie pozwolić pani na taki dość mocny komentarz? Ja myślę, że jestem w takim momencie swojego życia, jestem dojrzałą osobą, wiele przeżyłam i wielu polityków też znajdowało się na mojej drodze, no bo w końcu żyję już ponad 60 lat, więc wielu przeżyłam prezydentów, wielu prezesów telewizji, dyrektorów i tak dalej. I doszłam do wniosku, że to jest taki moment, że właściwie
Dlaczego nie? Że można mówić o wszystkim. Zresztą ja nigdy nie ceniłam sobie ludzi tak zwanych dupowłazów. Ja zawsze uważałam, że kręgosłup moralny to jest największa wartość każdego człowieka. Ja szanuję ludzi oczywiście za różne ich poglądy, za różne religie, bo trudno oceniać, czy nie lubić kogoś, kto na przykład wierzy w buddyzm, czy nie jest katolikiem. To jest jego wybór. Czy też no, ktoś oczywiście może głosować na Donalda Tuska, a ktoś inny na innego polityka. I ja też to szanuję, ale nie lubię dupowłazów, którzy idą z prądem. Ja zawsze mówiłam dość, to jest takie ordynarne powiedzenie, ale muszę to powiedzieć, że z prądem leci tylko gówno. A normalny człowiek, wartościowy człowiek ma swój kręgosłup moralny i ja chciałabym do końca życia móc przeglądać się w lustrze i uśmiechać się do siebie, do tego lustra. I to jest dla mnie chyba najważniejsze. Dlatego śmiało mówię o tym, co widzę, o tym, co słyszę. Śmiało też opowiadam właściwie na każde tematy, czy też to związane z polityką, czy też z moją pracą zawodową, bo myślę, że dzisiaj tych złych ludzi, którzy tak się gdzieś miotają i są popularni nie wiadomo dlaczego, jest zbyt dużo. I to oni właśnie odcinają kupony zamiast ludzi wartościowych, wykształconych i mądrych. Że ja tak mam wrażenie, że trzeba by z tym skończyć w tym kraju, że my troszeczkę idziemy w złym kierunku. To co panią ostatnio wkurzyło w polskich mediach? To znaczy mnie wkurza... Show biznes, polityka, wiadomości ogólnie. Mnie najbardziej wkurza to, że ludzie są zdani nie wiadomo z czego, że mają z tego tytułu jakieś miliony lajków, na czym zarabiają pieniądze, a niestety dziennikarze tacy jak wy, tutaj muszę powiedzieć, już nie kieruję konkretnie do ciebie, ale tak jest tutaj, że jeszcze bardziej podkręcają, więc rosną w oczach normalnego człowieka ci ludzie na jakieś wielkie gwiazdy, a nie reprezentują żadnej właściwie wiedzy, tylko ta gdzieś tam wiedza jest po amacku na każdy temat. A tacy ludzie jak lekarze, którzy spędzili miliony godzin na nauce, którzy ratują nam życie, kompletnie, zobaczcie, nie mają Instagramów albo rzadko mają, nie udzielają się, bo po prostu nie mają na to czasu. I ja na przykład na swoich mediach lansuję takie osoby. Ja co tydzień prowadzę wywiady z lekarzami z różnych specjalizacji w swoim cyklu Seks to nie wstyd. Nie jest to oczywiście tylko tematy dotyczące seksu, tylko wszystko to, co jest wokół intymności, ale przede wszystkim edukuje ludzi na temat zdrowia, bo jeśli my będziemy zdrowsi, to też życie intymne też będzie lepsze. Także tak dużo jest profesorów z różnych dziedzin, naukowców, że powinniśmy takich ludzi promować i powinno być ich coraz więcej, bo no, mówienie o jakiejś pani X, Y, która nic w życiu nie zrobiła i nagle staje się wielką gwiazdą naszych mediów, no jest to dla mnie troszeczkę śmieszne i ja temu osobiście mówię, nie brzydzę się, wręcz bym powiedziała, temu zjawisku. To ja muszę tutaj od razu powiedzieć, nawet nie broniąc się, bo sam czasem mam takie odczucia, że po co? Natomiast tutaj należy też zadać kolejne pytanie, dlaczego Polacy się interesują takimi osobami, bo to nie jest jedna osoba, to jest masa osób. Dlaczego ludzie o tym czytają i chcą w to klikać? To, że klikają, to myślę, że z jakiejś głupoty klikają, ale to nie ma nic wspólnego z zainteresowaniem, bo ja sobie też czasami kliknę, ale z obrzydzeniem. To nie ma nic wspólnego naprawdę z zainteresowaniem. Mnie kompletnie nie interesują te osoby. Kompletnie nie interesuje mnie życie jakiejś pani Derpiński, nie wiem, czy nawet dobrze wymawiam jej nazwisko, czy jakiejś innej pani. Kompletnie mnie to nie interesuje. Za to interesują mnie badania naukowe, za to interesują mnie różne rozmowy o sztuce, o zdrowiu, takie mądre rozmowy, czy też rozmowy z politykami, których słucham. Ja na przykład w
wielu stacjach telewizyjnych. Słucham przede wszystkim rozmów o polityce, no bo niestety tak się dzieje w naszym kraju, że to są najbardziej gorące tematy, więc zamiast filmu ogląda się posiedzenia Sejmu. I tutaj pozdrawiam pana marszałka Hołownię, którego uwielbiam. Nie znamy się osobiście, ale widzę, jak wspaniale sobie daje radę w sposób inteligentny, dowcipny. No trzyma, krótko mówiąc, to całe towarzystwo. A zgadza się pani z takim twierdzeniem? Marcin Prokop ostatnio powiedział, że dał do zrozumienia, że Szymon Hołownia jest zbyt inteligentny dla tych wszystkich ludzi, którzy tam w tych ławach poselskich siedzą. Dlatego tak sobie z nimi radzi. No być może. No na pewno jest bardzo inteligentny, bo ja nie znam drugiego takiego marszałka, który w sposób tak wspaniały, dowcipny sobie poradził i potrafił to towarzystwo w jakiś sposób uspokoić i przywrócić, że tak powiem, do pozycji, do pionu. Miałem zadać to pytanie później w tak zwanych szybkich strzałach, no ale skoro pani wywołała osobę Szymona Hołowni, to czy jeśli zdarzy się taka sytuacja, wybory prezydenckie, Trzaskowski, Hołownia, to ten Hołownia bliższy pani sercu jest? A ja muszę powiedzieć, że to jest trudne pytanie, bo jeden i drugi jest bliski mojemu sercu. Ja bardzo cenię pana Rafała Trzaskowskiego. Uważam, że to jest bardzo inteligentny człowiek i właściwie tutaj miałabym problem. Czyli najbliższe lata też pokażą. Najbliższe lata decyzje. Pokażą, bo miałabym problem. Jeden i drugi jest tutaj bardzo bliski mojemu sercu. No właśnie, wspomniała pani o tym projekcie Seks to nie wstyd, do którego za chwilkę wrócimy. Natomiast ostatnie wydarzenia, ogłoszenie Forbesa, była pani na liście 100 najbardziej wpływowych osób, a właściwie zainteresowanych, promujących edukację seksualną. Co pani sobie myślała przez ostatnie kilka lat, kiedy szkołą po prostu zarządzało ministerstwo pod przewodnictwem pana Czarnka? Myślałam sobie, że za chwilę wszyscy skończymy w domu wariatów, dlatego że ja też mam dzieci, mam wnuki i na szczęście moje dzieci już były wyedukowane i gdzieś tam z dala od tej szkoły, no ale tutaj w grę wchodzą też moje wnuki, które rozpoczęły swoją edukację. Ja sobie nie wyobrażam, żeby edukować dzieci bez między innymi takiej edukacji seksualnej, bowiem ona jest bardzo ważna. Ja sama jestem matką dwóch synów i dla mnie było to dość istotne wprowadzenie w ich tak zwane życie intymne, żeby to życie było bezpieczne, fajne i żeby mogli go pamiętać w taki sposób fajny do końca swojego życia, bez jakichś porażek życiowych. I może to zdziwi wszystkich, bo jestem kobietą, ale ja pamiętam taką sytuację w naszym domu, kiedy wyjechałam na wakacje i zapytałam się męża, co robi. A mój mąż mówi, no nie uwierzysz, że wracam do domu z dwoma kondomami. A ja mówię, o rany, to co ty będziesz robił? Będę edukować syna, który był wówczas w szkole podstawowej, bo zadał mi takie pytanie, do czego służy właśnie kondom. Więc edukował go oczywiście, pokazując, jak się go wkłada na palec. No i dziecko zaprezentowało tą sztukę, jadąc na wycieczkę całej klasie. I oczywiście zostaliśmy wezwani do szkoły, że co to jest, prawda, że nasz syn edukuje tutaj całą klasę. Ja mówię, chyba lepiej, że edukuje, niż jakieś przypadkowe zbliżenie mogłoby się tragicznie skończyć. I dla mnie było to dość normalne, że ja ze swoimi dzieciakami rozmawiam w sposób naturalny o sprawach intymnych i ja mam wrażenie, że dzisiaj wyrośli oni na fajnych po prostu facetów z fajnymi relacjami, bez przypadkowych, bym powiedziała, tak zwanych wpadek, jak to młodzież nazywa, ciąż, że są szczęśliwymi mężczyznami w szczęśliwych związkach, ale to wynika właśnie z takiej edukacji, że wszystko było normalne. Mnie na przykład na ten temat edukowała moja trenerka gimnastyki artystycznej. To ona nam tłumaczyła, czym jest miłość, czym jest jakiś pierwszy pocałunek. A czuła się pani wtedy skrępowana na przykład? Kompletnie nie. Byłam raczej zaciekawiona. Bo usłyszałam od swojej trenerki, ponieważ my byłyśmy bardzo ładnymi dziewczynami, zgrabnymi, w związku z tym wokół
Nas było mnóstwo też przystojnych, fajnych facetów, szczególnie na tych obozach sportowych. I ona trochę się niepokoiła, żebyśmy, krótko mówiąc, nie ulokowały tej swojej miłości w sposób nieodpowiedni. Stąd też może były te rozmowy. I usłyszałam właśnie takie zdanie od niej, że pamiętajcie, że to my wybieramy ich, nie oni nas. Chodziło tutaj głównie o to, że czasami są kobiety, które poddają się każdej miłości. To znaczy mężczyzna powie, och, jesteś piękna, no to jest randka. Następny powie, że jesteś piękna, no jest ta druga randka. No i potem troszeczkę się czuje zagubiona, no bo on powiedział, że jest piękna, ale nic z tego nie wyszło. No i już było ich 20 i dalej nic nie wyszło. I krótko mówiąc, nie potrafią się dziewczyny odnaleźć w tych swoich uczuciowych sprawach. Nam no, mówiono dość jasno, czy mówiła trenerka dość jasno, na czym powinno to polegać, na czym powinno polegać to zbliżenie. Uprzedzała nas no, z racji też swojego dojrzałego wieku o różnego rodzaju porażkach życiowych, żebyśmy się też nie przejmowały tymi porażkami, że po to są porażki, żeby z nich wychodzić później na prostą, ale to były bardzo ważne rozmowy. I ja uważam, że dzisiejsza edukacja seksualna absolutnie powinna być, obojętnie czy to zrobią rodzice, czy to zrobi szkoła. Ja myślę, że nawet lepiej szkoła, bo nie zawsze rodzice potrafią, nie zawsze rodzice no są, nie mają takiej wiedzy, żeby to... Albo też nie potrafią po prostu. Tak, nie, właśnie to, co powiedziałam, nie potrafią, albo też nie mają takiej wiedzy, więc jeśli w szkole by była taka edukacja na poziomie, bym powiedziała, takim podstawowym, żebyśmy później nie byli zdziwieni, że bocian nie przynosi dziecka, tylko jednak to dziecko w jakiś inny sposób zostaje stworzone, to by było niezwykle ważne. Ja prowadzę oczywiście swoją edukację dla osób dojrzałych, dlatego też nazwałam ją Seks to nie wstyd, ponieważ my ciągle wstydzimy się mówić o seksie. Ja myślę, że taki pierwszy film, który pojawił się na naszych ekranach, który był dość ważny, to był Seks in the City, prawda, którego ja miałam też okazję, nie wiem dlaczego Nina Terenty, ówczesna szefowa dwójki, poprosiła mnie, żebym ja właśnie ten serial zapowiedziała. To był o kobietach serial, które są szczęśliwe zawodowo, bo spełniają się zawodowo i tak naprawdę wszystko mają, ale nie miały miłości. I one zdradzały swoje sekrety miłosne, spotykając się na jakichś lunchach, śniadankach. Wtedy, to już było kilkanaście lat temu, takie rozmowy w Polsce praktycznie były nie do pomyślenia. Ja myślę, że jeszcze dzisiaj kobiety krępują się mówić o takich relacjach intymnych między sobą, a co dopiero kilkanaście lat temu. Także ja myślę, że w tych filmach amerykańskich ta edukacja gdzieś tam między wierszami przez cały czas istnieje i mam wrażenie, że u nas też by mogła właśnie w taki sposób chociażby istnieć. Tak samo jak edukacja na temat sportu. Ja nie widziałam amerykańskiego filmu bez joggingu, bez pójścia do siłowni. Tam każdy idzie do siłowni albo spotyka się chociaż w kawałku jakiegoś, prawda, filmu podczas tego ruchu. I to jest bardzo ważne. Także moja akcja, mam wrażenie, że przyniosła duże rezultaty. Mnóstwo osób to ogląda i bardzo się cieszę, że jest takie duże zainteresowanie. Powiedziała pani kiedyś, że gdy skończyłam 50, zawsze irytowały mnie pytania dziennikarzy o to, jak to jest ze seksem w dojrzałym wieku. Robiłam wielkie oczy, bo wydawało mi się, że ktoś, kto był na lekcji anatomii, zdaje sobie sprawę, że wiek niczego nie zmienia. Po 50 nie tracimy nagle zainteresowania seksem. Jak jest teraz? Oczywiście, dalej jestem przy swoim, że przede wszystkim jest to dziwne pytanie i naprawdę zadawaliście mi to pytanie, mówię o młodych dziennikarzach wielokrotnie. Ja nie miałem okazji. Może dlatego, że jak się spotyka dojrzałą osobę, to się wydaje, że w tym organizmie się dokładnie wszystko zmienia i przestaje wszystko istnieć. Otóż nie. Nie, to może taka mentalność, że to Polska po prostu. Że to Polska, a przecież to nie jest tak. Popatrzmy na świat, popatrzmy na te wspaniałe pary, gdzie chodzą sobie za rączkę, dojrzali ludzie. Dla mnie jest to
przecudowny widok. Ja myślę, że dojrzałość jest takim momentem, w którym tak naprawdę mamy więcej czasu i chce nam się jeszcze bardziej chcieć. No, kobieta dojrzała, jeśli chodzi o te sprawy seksualne, no przede wszystkim już jest bardziej świadoma tego, czego chce, a czego nie chce, ponieważ już przechodzimy często przez okres menopauzy, więc nie mamy tych obaw związanych z jakąś niechcianą ciążą, więc robimy to bezpiecznie. Oczywiście też no, trzeba się ciągle edukować, bo trzeba też to robić bezpiecznie, bo zmieniając partnerów, kiedy jesteśmy same, poszukujemy nowych, prawda? Więc te częste, powiedzmy, zbliżenia z różnymi partnerami mogą prowadzić do różnego rodzaju dolegliwości. Dlatego tą świadomość i tą wiedzę medyczną oczywiście trzeba mieć. Dlatego ja o tym mówię głośno, ale nie tylko sam seks tu jest ważne, samo to zbliżenie, bo pamiętajmy, że seks to nie jest zbliżenie. To jest też ta cała taka otoczka, ta wiedza wokół tej otoczki, bo dojrzała kobieta potrzebuje, no powiedzmy, dłuższego czasu tego rozkręcenia. Mhm. Ja też uświadamiam kobiety, że w tym momencie życia no, zmienia się nasza gospodarka hormonalna i oczywiście zmienia się libido i pokazuje różnego rodzaju produkty, suplementacje, które mogą pomóc w rozkręceniu libido. Ja nawet tutaj muszę powiedzieć, że jestem współwłaścicielką marki, którą promuję u siebie na Instagramie, bo uważałam, że jest to wspaniały projekt młodych ludzi. Nie wiem, czy nie mogę powiedzieć pewnie nazwy marki, ale uważam, że to jest wspaniały projekt, ponieważ nie ma takiego projektu w Polsce, dlatego doszłam do wniosku, że absolutnie w to wchodzę, że jest to temat przyszłościowy, ponieważ jeśli mamy żyć 100 lat, bo tak zakładają badania, to niech ta druga część życia, ta 50, będzie fajna, szczęśliwa i też pod względem intymnym. Wspomniała Pani o tym, że wiele młodych kobiet, ale nawet i nie młodych i tych dojrzałych boryka się z tym, że no, nie mają tego partnera, że mają problem w znalezieniu tej prawdziwej miłości. Pani mimo jednego rozwodu no to trwa w małżeństwie od długiego już czasu. I czy mimo to nie pojawia się w tym małżeństwie nuda, a jeśli się pojawia, to czy na przykład potrafi Pani z mężem porozmawiać o tak ważnych tematach, które niestety w Polsce są jeszcze tematami tabu jak seks. Po prostu otwarcie o tym porozmawiać. Mm-hmm. Wiesz co? Ja myślę, że w takim małżeństwie jak ja, które no, my już jesteśmy razem z sobą 35 lat, no nie ma nudy dlatego, że bo właśnie jest rozmowa. Ja jestem taką osobą, która lubi rozmawiać na każdy temat, jak już zacząłeś w ogóle dzisiaj tak ten program, że ja chętnie rozmawiam i z mężem również rozmawiamy. My uwielbiamy jeździć na wakacje na przykład tylko razem, tylko we dwoje i najśmieszniejsza taka sytuacja, która nas spotkała w jednym z hoteli włoskich, kiedy codziennie wracaliśmy do pokoju o 3 w nocy i kiedyś usiedliśmy o tej 3 w nocy nad basenem. Pan z recepcji przyszedł i mówi, ja mogę zrobić Państwu drinka, możecie się nawet wykąpać nago, sugerując nam, że my jesteśmy taką młodą parą. Ja mówię, ale my już jesteśmy, są 30 lat. On zaczął się śmiać, a wyglądacie tak, jakbyście się poznali wczoraj. I to jest właśnie fajne. I ja uważam, że zarówno kobieta, jak i mężczyzna o tą jakość związku powinien walczyć. No oczywiście drogą jest absolutnie rozmowa, ale ja czuję się czasami jak mała dziewczynka w tym związku. Ja się po prostu wygłupiam. Ja staram się zainspirować mojego mężczyznę do różnych rzeczy. Także on ciągle mówi, że z pewnych rzeczy nie wyrosłam, ale to chyba fajne być trochę takim dzieckiem, nie być już takim związkiem, co to siedzi tylko przed telewizorem i zmienia, prawda, pilota i robi sobie herbatkę, kawę. Oczywiście pomilczeć też jest miło czasami razem, ale no, warto podkręcać ten związek i ja nie ukrywam, że to robię. Mój mąż ze mną spokoju nie ma. Ma wesoło, czasami nerwowo, bo jestem Włoszką, więc jak awantura to po włosku. Lubię się bawić, więc jestem absolutnie szalona, także nie ma, nigdy nie powiem stop. Czyli można mu jednak chyba zazdrościć mimo tego, co pani mówi. Nie wiem, no chyba tak. Mam nadzieję, że można mu zazdrościć. Każdy sobie oceni. Wspomniała pani o tym małżeństwie długim, 35 lat. No tyle samo pracy
pracy w telewizji, pracy w mediach. Planuje jakiś pani spektakularny powrót, bo trochę spekulacji już się pojawia, że wraca pani do odnawianej, odbudowywanej telewizji polskiej. Dobrze, że to powiedziałaś, odnawianie, odbudowywane. Ja czekam, aż się troszeczkę odbuduje ta nasza telewizja i mam nadzieję, że jak najszybciej, bo jak wiadomo, PiS zostawił telewizję w strasznym stanie. Tutaj myślę o finansach, a pan prezydent nie dostarczył tych finansów jednak, więc ja na przykład współczuję wszystkim kolegom, dziennikarzom, zarządzającym w tworzeniu tej nowej telewizji, bo nie jest łatwo z pustego w próżne, prawda, przelać cokolwiek. I mam nadzieję, że wrócę. Na razie tutaj jestem zaproszona do pytania na śniadanie. 6 marca będę gościem pytania na śniadanie, ale oczywiście złożyłam swoje autorskie programy i głównie o takim programie marzę i mam nadzieję, że niebawem go zobaczymy. Czyli ziarenko zasiane, zobaczymy, jak długo będzie rosło. Wspomniała pani o tym pytaniu na śniadanie. Tam totalna rewolucja. No pani z pytaniem na śniadanie jest związana. Bywała zawsze. Tam, pani zawsze pracowała. Zna masę ludzi, myślę, które i pracowały, które wróciły, na przykład panią Kingę Dobrzyńską. Jak pani ocenia te rewolucje, jeśli chodzi o prowadzących? Czy te zmiany były konieczne? No, zmiany to na pewno były konieczne, bo wiesz, no, trzeba było odświeżyć wizerunek przede wszystkim telewizji polskiej. No, ale ludziom ten wizerunek się, z tego co czytam, w dużej mierze ale jakim nie ludziom? Podoba. Internautom. No, ale nie mówię oczywiście wszystkim. No bo właśnie, no, mówimy o tych, którzy są związani z partią PiS i myślę, że zawsze będą pisać, będą marudzić, że nie jest tak. Pamiętajmy, że jak się zmieniało właśnie na ten poprzedni wizerunek, to też inni byli niezadowoleni, więc potrzeba czasu, żebyśmy się wszyscy przyzwyczaili. Na pewno Kinga Dobrzyńska jest bardzo silną osobowością, mądrą dziewczyną. Miałam okazję z nią współpracować i jest to bardzo zdolna osoba. Trudno tak ocenić po miesiącu czy dwóch to, co się dzieje. Ja też nie oglądam tych wszystkich programów, ale ja myślę, że to będzie ewoluowało w dobrym kierunku, tylko dajmy szansę, bo Polacy to chcą, żeby zmiany następowały z dnia na dzień. Dzisiaj było zielone, jutro ma być czerwone i odwrotnie. To nie jest tak. Za dużo też oczekują, jeśli chodzi o rząd, który bardzo sprawnie, moim zdaniem, wracając do polityki, działa, ale to nie jest tak, że zmiany zachodzą w ciągu jednego dnia. Pamiętajmy, że telewizja ma podpisane umowy z różnymi dziennikarzami, ludźmi, z którymi być może nie chce już współpracować. Te pieniądze gdzieś są zblokowane. W związku z tym nie ma z czego stworzyć nowych programów, więc poczekajmy jeszcze, kochani, troszeczkę. Ja tylko się cieszę, że jest to absolutnie już nowa telewizja, odpolityczniona telewizja i że ja z przyjemnością po 8 latach będę mogła w końcu do niej przyjść. To, co powiedziałam, 6 marca, aż się boję, że łzy będą mi ciekły, że będę miała w gardle gdzieś te łzy, nie będę mogła mówić, bo muszę powiedzieć, że jak byłam na pewnym spotkaniu teraz w telewizji i przekroczyłam te mury, te korytarze, po których przecież ponad 30 lat chodziłam, To było dla mnie wzruszające. To było dla mnie bardzo, bardzo wzruszające przeżycie, bo ja jednak się tam wychowałam. Byłam od 25 roku życia, zaraz po studiach przyszłam do telewizji. No i tak do końca, właściwie dopóki mnie PiS, bo PiS mnie za każdym razem jakoś tak wyrzucał. I te 8 lat temu i wcześniej, jak był PiS, też mnie wyrzucał, więc nie wiem, o co chodziło, czy za bardzo którąś nogą nie machałam w lewo czy w prawo. Nie wiem za bardzo, o co chodziło, ale jakoś tak się składało, że zawsze, kiedy przychodził PiS, to zawsze się mnie pozbywał. A propos tych zwolnień, właśnie tutaj też pozwolę sobie przytoczyć cytat, że z TVP żegnałam się 2 razy, za każdym razem, gdy władzę przyjmował PiS. Nie mam pojęcia dlaczego. Może po prostu ludzie związani z tą partią nie lubią zdrowego trybu życia. I takie pytanie narodziło mi się w głowie, gdyby pani miała jakiemuś politykowi doradzić zestaw ćwiczeń, to kto to by był?
No chyba panu Kaczyńskiemu. Tam panu Kaczyńskiemu bym doradziła, żeby może już w ogóle się przestał zajmować polityką, żeby dał nam odpocząć od siebie, a zajął się jakąś jogą. Na razie tego mało jogą. Jest w sumie. Słucham? Na razie tego mało jest w sumie, tak trochę zniknął. No ale mimo wszystko gdzieś tam od tyłów zarządza, także ja myślę, że wiesz, a ryba psuje się od głowy, także ja myślę, że... A wyobraża sobie pani faktycznie polityków, którzy oglądają śniadaniówkę i ćwiczą? No, pan prezydent zaczął ćwiczyć, widziałam. Tak. Nie wiem, na ile starczy mu energii, no ale pokazuje się już w leginsach, że już podskakuje, także no, lepsze to niż leżenie w łóżku. Ja myślę, że w ogóle prezydenci wszystkich krajów powinni promować zdrowy styl życia, tak jak to robił kiedyś pan Obama, prezydent amerykański, bo to miło było patrzeć, prawda, kiedy robi jogging, kiedy nawet się wygłupia, gdzieś przebiegając z jednego pomieszczenia do drugiego. Także ja myślę, że promocja zdrowego stylu życia jest niezwykle ważna przez głowy państwa. No, nasz pan premier jest bardzo dobrze wyćwiczony. Zawsze byłam jego fanką, świetnie gra w piłkę nożną. Także to jest taki przykład najlepszy dla nas. Ale żeby to nie była promocja pana Donalda Tuska, to pamiętajmy też, że politycy innych partii również ćwiczą. No, pokazują się, że ćwiczą, no są fanami dobrze, sportu i bardzo dobrze sport to zdrowie. Sam próbuje się do tego przekonywać cały czas, każdego dnia. Ja też. Wszystkich panów polityków ćwiczących pozdrawiam. Niech ich będzie jak najwięcej. Dokładnie tylko tak. Niech nie promują jak nasze tam first, że tak powiem, lady, żeby nie stali się nagle trenerami, tak jak to się zdarza w niektórych przypadkach, że jak ktoś ćwiczy, to potem wierzy już w to, jak już nabywa masy mięśniowej, że jest trenerem, no i potem jest katastrofa. Bo potem już wydaje mu się, że może mówić o diecie i o sposobach na tak, mamy specjalistów od wszystkiego. No właśnie, to w takim razie tutaj dopytam, bo to też jest interesujący, ale też troszeczkę niepokojący zabieg, że ludzie w internecie, Polacy, szukają porad, zwracają się często z bardzo poważnymi pytaniami do gwiazd, do artystów. Ostatnio na przykład przeczytałem u Zosi Zborowskiej na Instagramie, która się po prostu, delikatnie mówiąc, wkurzyła, że ludzie zadają jej pytanie o ciążę. Odpowiedziała im, że do jasnej, masz ginekologa, idź pytaj jego. Dlaczego pytasz mnie? Czemu tak się dzieje? Czemu ludzie szukają pomocy u gwiazd, u celebrytów? Wiesz co, bo to jest taka, mi się chyba wydaje, że to jest takie tanie poradnictwo. Mnie też często w tak zwanych prywatnych wiadomościach pytają o takie no, delikatne, jestem po operacji, prawda, co mam zrobić, jak rozruszać bark, czy jestem po operacji biodra. Ja zawsze odpowiadam, że proszę zgłosić się do rehabilitanta, do lekarza, ponieważ no, nie znam i nie mogę radzić przez internet. Ja jako trener, wykształcony trener i uczestniczka 40 kongresów światowych, bo zawsze powtarzam, że w moim zawodzie najważniejszy jest rozwój, tak jak tutaj w zawodzie lekarskim, ponieważ to bardzo szybko idzie do przodu ta nauka i trzeba być na bieżąco. Ja pokazuję przede wszystkim ćwiczenia dla ludzi zdrowych, ale chciałabym też, żeby jak najwięcej trenerów z mojej dziedziny, wykształconych trenerów, pokazywało właśnie, jak to powinno wyglądać, ale jeszcze raz powtarzam, wykształconych trenerów, bo my często sugerujemy się pięknymi sylwetkami różnych osób, a dla mnie są to fani po prostu sportu, czy fani tego zdrowego stylu życia, ale nie pytałabym się takich osób o dietę, czy o jak poradzić sobie z bólami kręgosłupa, czy jakieś takie ważne rzeczy, bo to są, no fajnie, że pokazują, że ćwiczą tak jak wspomniani politycy, ale to nie idzie razem z wiedzą, absolutnie, w parze. A pamięta pani, jaki największy przelew wpłynął na pani konto? No to już kobiety nie mówią o pieniądzach, damy nie mówią o pieniądzach. Duży. Powiem ci, że jak byłam, ile masz lat? 28. No właśnie, jak byłam w twoim wieku. Gdzie to ja właśnie popełniłem błąd? To przyszedł taki przelew, za który zachowałam się trochę jak nienormalna dziewczyna, bym powiedziała, tylko tak jak taki chłopak szalony, który kocha samochody, bo wszystkie pieniądze wydałam na samochód i kupiłam sobie wtedy pierwsze swoje BMW. To sprawdzimy.
Ile to BMW wtedy kosztowało? Nie, ile to kosztowało. Pamiętam, że zabrakło mi trochę na jakieś, nie wiem, lusterka, na jakieś coś tam ekstra do tego i mój narzeczony wówczas, obecny mąż, mi dołożył. A łatwo się wydaje pani te pieniądze? Już abstrahując od tej sytuacji właśnie kupna tego ogóle, samochodu, bo jednak w ogóle, tak naprawdę czy mi się samochód, łatwo to jest inwestycja. Wydaje? To ja ci powiem tak, że dla mnie, dla kobiety pracującej ciężko całe życie, bo ja zawsze, mój mąż, moi przyjaciele mogą to potwierdzić i moi koledzy właśnie z telewizji, nawet wspomniana Kinga Dobrzyńska, kiedy rozmawiała ze mną, to mówi, cholero, ty to tak dajesz czadu, bo wszyscy na mnie mówili właśnie w pytaniu na śniadanie, miałam taki pseudonim Mercedes, bo ja wszystko, ale nie dlatego, że lubiłam Mercedesy, tylko dlatego, że u mnie wszystko musiało grać, wiesz, tak, wszystko musiało być zrobione na 100%. Ja we wszystkim staram się być bardzo dokładna i w związku z tym, że ja bardzo dużo pracuję i bardzo mocno pracuję, to zawsze uważałam, że też trzeba sobie robić absolutnie przyjemności. Ale dla mnie najważniejsze było wyedukowanie moich dzieci. Moje dzieci już są wyedukowane, mają już swoje dzieci, swoje rodziny, już nie muszę się tym przejmować. I kiedy już teraz jestem sama, to jest absolutne dolce vita. Jest, zawsze powtarzam tu kobietki, że najlepszą inwestycją jest inwestycja w siebie, czyli, ale też w edukację, w swój rozwój, ale w też takie, wiesz, no, fajne rzeczy, w przyjemności. Ja kocham... Luksusowe marki, zauważyliśmy wszyscy. Ja lubię dobre buty, dobrą torbę, wiesz, no, lubię, no, żyje się tylko raz. No dobra, tak pani, nie wiem, jedzie do Mediolanu czy do Paryża i obskakuje te wszystkie butiki, to ile pani potrafi wydać? O nie, no, na takie rzeczy to ty mnie nie naciągniesz, mój drogi. Na takie informacje to mi naciągniesz. Tyle, ile, ja zawsze powtarzam, na tyle potrafię wydać, na ile mogę sobie pozwolić w danym momencie swojego życia, bo to jest naprawdę różnie. Raz były momenty, gdzie naprawdę musiałam w koperty wsadzać pieniążki i wkładać pieniążki na prąd, na jedzenie, na korepetycje, na to, na tamto. A były momenty też takim w moim życiu, gdzie mogłam pozwolić sobie na więcej i wtedy potrafiłam zaszaleć. Ale generalnie jestem taką osobą bardzo racjonalną. Ja nigdy nie wydaję wszystkiego, tylko wydaję jakąś część zarobionych pieniędzy, bo nigdy nie wiadomo, co nas przyniesie jutro. Jak na przykład znowu przyjdzie PiS i znowu mnie wyrzuci, to co ja potem zrobię? Trzeba mieć na czarną godzinę. Mieć na czarną godzinę. Także taka organizacja życia, czasu i też finansowa jest niezwykle ważna. Nie można tak szaleć bez końca, chociaż no, nie ukrywam, że marzę, żeby na przykład wygrać w Totolotka, bo ja uważam, że każda dojrzała kobieta i mężczyzna, my powinniśmy dojrzali, przyznacie, wygrywać właśnie w Totolotka, to powinien być taki czas, wygrywamy i spełniamy swoje marzenia, a młodzi niech pracują. Tak, właśnie to, co się dzieje aktualnie. To jeszcze narodziło mi się takie pytanie w głowie a propos tej czarnej godziny. Torebki mogą być takim zabezpieczeniem na czarną godzinę, luksusowe. Dużo ma pani tych szanelek w szafie? I czy uważa pani, że torebka to jest faktycznie dobra inwestycja na przyszłość? Chanel tak. No chyba Hermes bardziej, jeśli już mówimy o markach, ale ja myślę, że wiesz, u każdego jest inaczej. Ja jakoś może nie traktuję tego inwestycyjnie i ja po prostu spełniam swoje marzenia. Ja uważam, że po to ciężko pracujemy w Polsce i te osoby, które pracują ciężko i zarabiają, nie powinny się wstydzić swoich pieniędzy. Bo to też jest takie polskie, że my się wstydzimy i mówimy, o fajną masz sukienkę, osoba odpowiada, ojej, ale to stara sukienka, bo się boimy przyznać, że ta sukienka jest, nie wiem, czy jakiejś marki, czy drogo kosztowała. Inni ludzie potem piszą i tutaj też pewnie będą pisać, a co ona mówi, a ma to. Zapracowałam, kochani, to mam. Ja nikomu nie ukradłam, ja nie dostałam. Ktoś napisał, że o, ma bogatego męża, to jej kupuje. No to tutaj muszę was, kochani, wyprowadzić na prostą. Ja kocham kupować za swoje pieniądze. Mój mąż ma bardzo ze mną dobrze. Bo mąż tylko dołożył do samochodu. Nie, nie tylko. Ja kocham dostawać prezenty od męża, ale ja sobie
bardzo to cenię, że ja kupuję sobie wszystko za własne pieniądze, za zarobione przez siebie. Ja nie traktuję swojego męża jak bankomat, od którego biorę i po prostu wydaję, bo jak z tego kawału, skąd się biorą pieniądze, nie z reklamy, skąd się biorą pieniądze, skąd, prawda? Nie, ja wiem, skąd się biorą pieniądze, po prostu z bardzo ciężkiej pracy i jeśli coś sobie kupuję, to jest bardzo przemyślane. Ja nigdy nie kupuję głupot, buty, żeby mieć buty, albo torbę, żeby mieć torbę, tylko zawsze myślę po co, do czego i tak dalej. Więc mimo wszystko jestem taką osobą, która tak głupie nie wydaje, jak myślisz. Pani Mario, to czego w takim razie życzyć na najbliższy czas? Przede wszystkim zdrowia, wiesz, bo to zdrowie trochę mi się popsuło po COVID-zie. To znaczy nie to, żebym była w jakiś sposób chora, ale jest trochę inaczej już niż było. Zauważyła pani to. I zauważyłam rzeczywiście, że ten COVID nas, tak brzydko powiem, trochę przejechał i przez mój organizm też bardzo mocno przejechał. Zresztą 2 tygodnie temu po raz kolejny miałam COVID i znowu dochodzę do siebie. Więc chciałabym przede wszystkim być zdrowa, to jest dla mnie najważniejsze. No a jeśli chodzi o te moje marzenia, no to wiadomo, że się wiążą z telewizją, że chciałabym mieć ten swój autorski program, ponieważ mam bardzo dużo w sobie energii i tą energię chciałabym jeszcze wykorzystać. Dużo jest pytań i dziennikarzy i miło mi jest, bardzo wam dziękuję, że tak czekacie. Też bardzo też czekają ci moi obserwatorzy na moich social mediach, pytają się, kiedy, ale kochani, to nie ode mnie to zależy. Pewnie jeśli będzie taka możliwość, to jak najszybciej powrócę, ale no jeszcze troszeczkę musimy poczekać pewnie. No to zobaczymy, jak długo będziemy czekać, oby jak najkrócej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja gościem też dziękuję bardzo. Podcastu była pani Mariola Bojarska-Ferenc. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję, do widzenia.